O, jeszcze wolna kropka. Więc tak jak obiecaliśmy, tak robimy film z robienia lasu w słoiku. Jest dzień następny po ostatnim materiale. To, co do siebie mają dnie listopadowo-grudniowe, to to, że są krótkie, szczególnie jak się wstaje na drugi dzień, 3 godziny przed zachodem słońca. Więc tyle słowem wstępu, a teraz opowiadamy to, co robimy. O, warunki są dalekie od studyjnych. Jakiś czas temu... Tak, mówisz? Nie przerywamy sobie? Nie, no widać coś. Coś tam widać, ale będzie ziarno. Więc jak jakiś czas temu wspominałem, w sklepie pojawiły się takie właśnie modne... O, no i znowu właśnie mi się łączyło. Tak jak już wspominałem, w sklepie pojawiły się ostatnimi czasy popularne lasy w słoikach. Jest to fantastyczny pomysł, dlatego właśnie robimy o tym materiał, jak to się robi i zachęcamy i pokażemy, jak będzie nasz wyglądał. Teraz jesteśmy na etapie zbierania właśnie... Czego? Fantów, tak. Część składowych tego lasu. Ode mnie komentarz jest taki, że to jest fantastyczny pomysł. Nie zawsze trzeba coś kupić, żeby to mieć i taki las w słoiku jest chyba tego najdobitniejszym przykładem, bo jak widziałem w ceny nawet w Biedronkach, to się zaczynało coś w okolicach 100 zł wzwyż, a nie ma absolutnie powodu, żeby oddzielać się od takich pieniędzy, skoro to jest 5 minut misiu i sobie coś takiego według własnego pomysłu będziemy mieli. Więc technicznie to, co robimy, to podstawa, bo to zawsze najfajniej wygląda, czyli mech. To robi nam właśnie za taki ładny trawnik w tym lesie. Do pomysłu do mchu, oprócz mchu jest na pewno paproć, której tutaj chyba niestety nie widzimy, żeby była. Będziemy musieli jeszcze na powrocie samochodu, może wypatrzymy, gdzie jakieś pola paprotne są. I co, coś oprócz paprosi? Szyszki chyba nie zdały egzaminu nie, z lasu, bo szyszki gniją. No, się znaczy pleśnią nie... naszła. Tak, to co nie żyje, to po prostu faktycznie w tym zamkniętym lasku, w tym biosystemie nam po prostu pada. Warunki oświetleniowe są fatalne, bo mamy godzinę 16, to znaczy, że praktycznie jest już zachód słońca, bo lekko po. Może tego jasnego mchu troszkę. Tego w żółwcze idzie? Czy tego... O, właśnie takiego... Dobra. Ładne kępki właśnie. Widzisz, no. Jest taki... Tak, żeby w całości go wziąć. To też taki... fajnie wygląda. Będzie dwukolorowy podkład w tym lesie. Bierzemy mech i wszystko, co bierzemy, to z odrobiną przylegającej ziemi. Żeby roślinność nie musiała nam się na nowo przyjmować. To, czego tutaj nie znajdziemy, a będzie wymagane, jednak zrobimy materiał w domu, bo trzeba to będzie wszystko zrobić ten assembly, złożyć do kupy, to w domu mamy keramzyt, kulki keramzytowe potrzebne do zrobienia... Drenażu. O, taki zachodzący las jest monotonny, więc żeby coś się na tym materiale działo, to niech się ruszają nasze fascjaty. Tak, szybka recenzja noża kupionego, znalezionego? Co? Nie, ja go znalazłam na grzybach. O, znalezionego. Ktoś za nim tęskni. No, to może jeżeli ktoś znajdzie mojego Ledermana, którego chyba prawdopodobnie zgubiłem, to niech ktoś się odezwie. Miałem go 7 lat ze sobą i gdzieś po prostu z kabury się wysunął i Ledermana nie mam, a to jest jak moja trzecia ręka praktycznie. Więc na święta już wiem, co będę chciał prawdopodobnie na prezent. Tak, materiał nie jest tak skonsolidowany, jak zazwyczaj staram się, żeby był. To uroki robienia z ręki bez konspektu. Czy my tutaj coś jeszcze znajdziemy? Czy coś widzisz jeszcze do tego naszego... Jest tak ciemno, a ja tej paproty wypatruję. Myślę, że pola paprotne to byłoby tak bardziej widać, a to jest ewidentnie taki las płasko. Myślisz, że nam auto ukradną, jeżeli je zostawimy i sobie pójdziemy w las, a tam niech się już grzeje? Nie ma ludzi. Nie ma ludzi. W lesie faktycznie 17 listopada nie ma ludzi. Dobra, wejdziemy jak coś znajdziemy ciekawego. Oj, mój ty smutku za organizację i przygotowanie materiału z ręki. Znaleźliśmy paprotkę? Tak. I co? Będzie jakaś paprotka taka, no która zobacz, się... No jaka ładna malutka. O, no. Więc biorę. No, paproć jest fajna, bardzo wdzięcznie wygląda w takim lesie. Ja jeszcze tutaj namawiam, żebyśmy wzięli jakąś samoszejkę, taką malusieńką drzewka iglastego, żeby to też wyglądało tak fajnie i różnorodnie. Ale paprotki właśnie to będzie nasz jakiś chyba 7 las w słoiku robiony, więc wiemy, że paproć wygląda naprawdę mega. Co, taki system korzeniowy już nie, to ma? Jest ten.
Oczywiście mówiąc wczoraj, że nikt dla nas do końca legalny w lesie nie jest, no to jest przykład. Nie wolno, rozdzierać, matka, jak to się nazywa? Runa leśnego. Runa leśnego, no. Mamy to z korzonkiem? Mamy. Jest paprota z korzonkiem. To jest za duże. Tak, w lesie na miejscu wszystko wygląda odpowiednio mniejsze niż jak to się robi później w domu i próbuje w tym słoiku upchnąć. Więc jeżeli jest coś i wygląda, że jest ma 20-30 cm, to już załóżmy, że w słoiku to będzie troszkę za duże. Tym bardziej, że trzeba dać też czas na to, że to będzie w tym słoiku rosło, więc dajmy też troszkę miejsca. A nie chodzi o to, żeby kupić słoik wielkości wiadra. Znaczy być może kiedyś, nie? Ale... Teraz mam dużo. No, słońce ewidentnie zaszło, więc jeszcze trochę to będziemy tutaj z czołówką chodzili, się doświetlali. O, a ja jeszcze chyba widzę fajny mech o fajnym kolorze. Może się jeszcze uda go zaimplementować. To dopiero jak człowiek chodzi i patrzy po tych mchach, to widać ile tego jest gatunków. O. Taki kapitalny. Jeszcze mój mech. Mój pomysł na mech. Dawaj. Ładnie odkładamy to, co zerwaliśmy. Żeby artykuł 30 nie był zbyt pogwałcony przez nas. I co będzie? Komplecik? To jeszcze te drzewko. No, jeszcze samusiejka jakąś. Uwaga, gotowa. Klaps 1, poszedł start. Przygotowana? Zawsze. Zawsze? Dobra. Tu sobie odwiniemy, żeby było widać, czy nas widać. Dotarliśmy do domu i zrobimy to, czego ja nigdy nie chciałem robić w domu. Będę kręcił materiał w domu przy byle jakim świetle, byle jakiej akustyce, ale tak się zdarzyło właśnie, że po 15 już pod koniec listopada światła na dworzu nie ma, szczególnie jeżeli się człowiek obudził o 12 i zostały 3 godziny do tego zachodu praktycznie. Więc jesteśmy w domu, mamy nazbierany tutaj nasz las, który wcześniej widzieliście, jak już po ciemnicy zbieraliśmy. Ty mówisz, że już jesteś przygotowana. Keramzyt masz? Ja byłam przygotowana, żeby zrobić to na miejscu, więc ja już jestem. O rany, to szacun. Tak, co by wypadało, to odwołać alarm z moim Ledermanem. Lederman się znalazł, tym razem gapiostwo i głupotka trochę została wybaczona. Więc na przyszłość taka porada ode mnie, jak montujecie do paska kaburę, to jest high level wiedzy. Jak montujecie do paska kaburę na to urządzonko, to nie róbcie tego do góry nogami, bo jak się otworzy klapka, to on wtedy wypada. No i właśnie po 7 latach się o tym dowiedziałem. Więc ja tu jestem średnio potrzebny, będę tak sobie tylko dochodził z czystego parcia na szkło, a podejdę na chwilę, troszkę wykadruję i zaczynamy robić właśnie nasz wspomniany las w słoiku. Dokładnie. Później możesz pokazać, jak to wygląda z bliska, te słoje, które robiliśmy wcześniej. Każdemu się to podoba i każdy chce taki mieć, więc mam zlecenie. Nowe pasie. No to prawie już na działalności robimy, nie? Liczba mnoga tutaj absolutnie nie pasuje. A podaj mi ten jeden słoik, jak będziesz przygotowała, to ja pokażę. Dobra. Z bliska. Ten taki ładniejszy, ten mój ulubiony. Znaczy, pas ładny. Ale jeden bardziej. Więc to, co będziemy chcieli zrobić, wygląda w ten sposób. Zamknięte od pół roku mniej więcej czasu. Mamy właśnie tutaj rzeczy, które pozbieraliśmy tam. Pół roku temu, pozamykane, to w swoim biosystemie, ekosystemie żyje. Nie wymaga absolutnie żadnej troski. Żyje sobie samo. W swoim słoiku, tak jak my sobie też żyjemy w życiu w swoim słoiku. To odłożysz. Ja się tutaj nie zmieszczę. Więc ja już zrobiłam dwie pierwsze rzeczy, czyli mam keramzyt na dole jako warstwę, która będzie robiła drenaż. No i trochę ziemi takiej ogrodniczej. Podasz mi ten kawałek ręcznika papierowego. Kawałek ręcznika papierowego.
Bo tutaj mi się zrobiły brudne ścianki. No i co, tutaj filozofii za dużo nie ma, no bo można sobie włożyć tam co się chce, co się znalazło. Zastanawiam się tylko, czy to nie będzie gniło. To ładne, nie? Myślę, że może gnić, bo jest oddzielone od swojego żywiciela, ta huba. Jest oddzielona od swojego żywiciela, więc to nie ma prawa żyć, to będzie tam dogorywało. No dobra, ale pomysł, jaki brałam, to wydawał mi się zasadny. Ten jest ładny. Udało nam się w końcu tą paprotkę znaleźć? Tak. Kurde, zobacz. Tada, koniec. Znaczy wielkość tego, czego znajduje się w lesie, jest zawsze... W lesie to wyglądało na mniejsze, bez dwóch zdań. No dobra, to jest zrobię większy bałagan. Mam odkurzacz przez przypadek przygotowany. Mhm. Praktycznie paprotki. O. Czy my profesjonalnie umiemy powiedzieć, czy to jest jałowiec, czy to jest sosna? Nie. Może ktoś się zna. O, tą ładną. Mhm. Ładna mała paprotka. Ona w lesie wyglądała jak niedorobiona. Jak się okazuje już w domu, jak ten słoik jest odpowiednio mniejszy niż ten las, to wydaje się właśnie już być rozmiarowo mega całkiem duża, mega duża. No i trzeba zawsze brać poprawę, że do tego naszego słoika one będą na środku rosły, więc dać im trochę miejsca, żeby miały gdzie urosnąć. Mchów, jak już człowiek szuka, się okazuje, że jest bardzo dużo gatunków, są bardzo ładnie, różne kolorowe, więc w tym słoiku nie będzie jednej zieleni, tych zieleni będzie przynajmniej kilka. Tak. Jedno już jest. Fajnie, że się znalazł. 7 lat ze mną urządzonko, ja w domu potrafię się cofnąć, nie cofnąć po dokumenty, po telefon komórkowy, ale jakby tego mi zabrakło, to bym się czuł jakby z ręki. Był prawie płacz, nie? Tutaj ziemię jaką daliśmy, leśną, czy mieliśmy przygotowaną trochę kwiatowej, będzie mieszana? Tak, trochę kwiatowej będzie mieszana. Przy takim syfie to za duży glut z lasu. A dasz mi jeszcze jakiś ten długopis, żeby to tak ubić, przedziabać. Mhm. Długopis wyniesiony z pracy, numer 98. Wszyscy z pracy oglądają, to wybaczą. Będą chcieli, żebyś im zrobił las w słoiku, pewnie w zamian za wynoszenie. Nice. Tutaj pomimo, że jest teoretycznie taka pewnie chęć, żeby jak najwięcej było zielonego, to tak troszkę może wydawać się, że ta ziemi, nie dawaj tyle ziemi, nie dawaj tyle ziemi, ale my ten las szczelnie zamkniemy, więc to będzie cała ziemia, jaką on przez swoje długaśne życie będzie miał, więc no nie można żałować tej ziemi, to jest gleba, na której i wystaje. Głębiej go. Może jest, było tak ładne. Spróbujemy. Ale to była i tak najmniejsza sadzonka, jaką znalazłam. Jakkolwiek dzisiaj mieliśmy problem, bo albo przez to, że po ciemnicy, albo coś, nie było tych samosiejek tak dużo, jak to zazwyczaj mam wrażenie, że po tych samosiejkach się praktycznie chodzi. No i co? No nie będę go tak robił. Nie, po prostu. I taki na słoiku w tym wypadku to jest tylko pomysł. Idea tego, że można to w sklepie kupić za grube naprawdę pieniądze, bo ceny osiągają kosmiczne poziomy, to jest po prostu już chyba, nie wiem, dla ludzi, którzy zapominają, że nie wszystko trzeba kupić, żeby to mieć. Czasami wystarczy po prostu pomysł, troszkę własnego zaangażowania i nawet takie fajne, relaksujące hobby, jak sadzenie i komponowanie sobie tego lasu. Myślę chociaż, że z drugiej strony to te słoiki dobijające, tak. Bo jak się okazuje, przykładowo my mamy las w słoikach kupione, one po 6 zł chodziły, takie normalne zwykłe. Normalne w słoikach. Normalne w słoikach, takie do weków. Ten już jest bardziej fantazyjny, z takim też stylizowaną tam wieczkiem, czapeczką, topem i on kosztował... 30 zł. I on już kosztował 30 zł, a tutaj nie jest użyte więcej szkła niż w naszym ultrawekowym. No ale jest ładnie. Płacimy za ładną rzecz. Ważne po zrobieniu takiego lasu przez kilka dni patrzeć, jak się tutaj doda troszkę wody. Tu musi się wykształcić taka fajna równowaga ekosystemu, szczególnie jeżeli chodzi o wilgoć. Tej wilgoci nie może być za dużo, żeby tam wszystko nie zaczęło nam, rzeczy nie zaczęły nam pleśnieć.
Nie może być jej oczywiście za mało, bo ten las tej wody musi sobie tam przerabiać właśnie rzeczy niezbędne do życia. Tak, na początku trzeba go po prostu wietrzyć. Więc kilka pierwszych dni rano jest wietrzenie. Idealny stan z tego, co czytaliśmy i nam się to sprawdza, to jeżeli nad ranem w domu jak to stoi, nie może stać też w pełnym słońcu, to ważne, nie stawiajcie tego na parapecie na południowym balkonie, bo wam to wszystko tam spali. Ale też no, nie w cieniu, bo fotosynteza, hello, musi być. No już to wygląda bardzo ładnie. To idealnym momentem jest to, jak nad ranem po prostu widać, że jest takie leciutko mgiełka na niektórych punktach tego słoika i to znaczy, że tak być powinno. Nie powinny być spadające z wieczka krople i wszystko właśnie zamoczone. I czyżby już? Po robocie. I po robocie, tam więc, nic więcej się tak, nie więc ja tutaj spauzuję i zawsze pokazuję coś, bliżej. Chyba, żeby coś zmieścić. Dobra, teraz troszkę nam to powiększę, żeby było można zobaczyć, jak to fajnie, fantazyjnie wygląda. Więc mamy naprawdę kawałek lasu wyciągnięty z lasu, wsadzony w domu. Mamy tutaj mech, wystającą paprotkę, dwa rodzaje mchu nawet. Trzy rodzaje mchu. Trzy. Bo mamy taki, widzisz, taki ładny, taki z dłuższymi listkami, ten biały. Czy mi się to uda tak ładnie pokazać? Warstwa drenująca, troszkę ziemi i kawałek lasu. Prościzna bardzo przyjemna, fajna, a przy tym no to wygląda naprawdę mega. Nie wiem, teraz musimy podlać troszkę. A to parę kropel, nie? Jak mi się ręce trząsą, paprotka mi to zdradza. Taki ładny widok. No to poszło sprawniej niż myślałem. Powinien być jakiś zraszacz, ale nie mam.